Zapraszam Was dzisiaj na małą przejażdżkę po Grudkowie. Grudków to miejscowość w gminie Psary. Przed nami łuk drogi. I kolejny, tym razem bachlen 90 stopni. Jak widzimy, lustro. Zmniejszam oczywiście prędkość. Jestem na ulicy Pokoju w Grudkowie. Jedziemy w kierunku drogi wojewódzkiej numer 913. No, droga, bym powiedział, bardzo mocno zniszczona. Tak więc teoretycznie, skoro tutaj możemy jechać 50, już 50, to faktycznie, no ja teraz jadę 40 i dość mocno odczuwam te wszystkie dziury, więc myślę, że jeszcze można na 30 kilka zejść z tej prędkości. Jak widzimy, cały czas jedziemy jakimiś górkami, pagórkami, góra-dół podjazdy. Z górki noga z gazu, autko sobie elegancko jedzie samo. Odpowiednio niski bieg, jest bowiem trzeci bieg i bez żadnego problemu. Przed nami skrzyżowanie z ulicą Spokojną. No nie widziałem tutaj znaku, czy jestem na drodze z pierwszeństwem, czy też nie. Prawa jednak wolna, wobec czego jadę. Kolejny, wygląda mi to na łuk. A że nawigacja mi pokazywała, że to było skrzyżowanie. Tak. No, znakowania żadnego nie miałem. Bardziej mi to wyglądało jadąc jako łuk drogi. Dlatego też pojechałem bez użycia kierunkowskazu. No i dojeżdżam do tej naszej drogi wojewódzkiej, która jest tymże właśnie celem tego przejazdu. Widzimy skrzyżowanie ze stopem. Tory, no już nieczynne. Pozostało tylko torowisko tutaj w jezdni. Dookoła już jest ono rozebrane i ponownie stop przed przejazdem kolejowym. No i już jesteśmy w Psarach.